Witam Was wszystkich serdecznie, serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Brotherhood. Kontynuujemy i mamy potwór morski. Mamy misję na armatę. Pole na Nisa Leonarda i jego maszyn. Dobra, let's go! Ja tutaj mam kuszę, więc wszystkich pozdejmuję. Trochę proste to. Myślę, że tutaj chodziło o troszeczkę parkoura. Ale ja wolę iść jak najprostszą ścieżką. Co ja będę się pierdzielił? Give me the plans. You are the assassin, am I right? You must stop Cesare. I will help you. Let me take you to them. Grazie. Ciekawe, czy to zrobi. Join the Fable Army, she said. Easy word. Good pay. Now look at me. Capitano di questa barca di merda. Przestań krzyczeć, kolego. Dobra, czyli wpływamy do środka. Pewnie nie mogę dać się pokazać. Czyli będą otwierać bramy, ja pewnie będę musiał górą przejść i go za nim iść. Wiadomo, wszystkich nie chcę zabijać. Chcę tak w miarę być pokojowo nastawiony. Oj, tutaj nawet nie kliknąłem. Przyznam szczerze. Ciul, że drugi strażnik nie żyje. Ciul w to. Dobra, lecimy dalej. Lecimy tutaj za naszym, jak to domokrążcą chciałem powiedzieć, za naszym tutaj pięknym, no jak on się nazywa? Jak on się nazywa? Konstruktor, o, konstruktor, dokładnie. Panie konstruktorze, gdzie jedziesz? Let's go! Jesteśmy tutaj niczym cień. Jesteśmy cieniem we mgle. A za synem, dokładnie. Pięknie to jest. Piękne to. Fajny ten koncept tutaj chodzenia nad wszystkim. Mogę ich zabijać, nie muszę, choć i tak zabijałem już kilku.
talk. Czekajcie, otworzę bramę tylko. Dobra. Pełna synchronizacja. Wow. Bo otworzyłem jedną z trzech bram. Czekajcie, mamy dwie maszyny. To będzie trzecia, czyli co, jeszcze z dwie? Czekajcie, z pełnej synchronizacji nie zrobiłem? Co? Nie, jest okej, ale coś tam mi się wyświetliło na czerwono. Ile to bełtów, nie? Ile to bełtów na jedną misję. Jezu, krzyknął tak głośno, że nie ma szans, że go nikt nie usłyszał. Ale dobra, weźmy to i jedziemy dalej. Dobra, odwrócił się. Jezu, przestań mi tutaj patrzeć za mną. Zachować spokój i zabić wszystkich. To jest nasze motto. Czekajmy, aż kolega się ruszy, bo tamten się też ruszył po chwili. Dobra. Okej, czy ja mam iść sam już? Okej, nie ma sprawy. Odnalazłem suchy dok. O kurde! Misja zakończona sukcesem. Cieszy mnie to. Niech on skończy mieć podejrzenia. Jesteśmy niczym cień przechodzący przez... Tak, ja dzisiaj mam bardzo dziwny komentarz, ja to wiem. Ty, a gdzie mój topór? Dobra, mogliśmy walczyć, co jest śmieszne. Ja myślałem, że będzie trzeba się chować znowu. Ale dobra, jest okej. Czy mam wejść tam do góry gdzieś? Czy tutaj? O, tu jest plan. Subcio. Wykradnij maszynę wojenną. Dobra, czyli mamy pewnie tam dotrzeć jakoś do góry. Teraz musimy wykminić, którędy. O, tam widzę jakąś dźwignię.
Okej, drogę już mamy, tylko teraz wejść na górę tutaj. Czy możemy tutaj, tu stąd by się dało doskoczyć, ale tam się nie da doskoczyć, ale jak wejść tam? Kurde. Zagwozdka. Chyba, że mogę wejść tam. Jest. No zmakuszę, bo ja nie wierzę, że tu nikogo nie ma. Siupa, siup. Dobrze, na tych mapach nie ma skrzynek zbytnio, bo moja piękna ochota na pieniądze nie zadziałałaby tutaj. Jesteśmy szybcy, naprawdę jesteśmy szybcy. Dobra, ja się muszę wczuć do komentowania, bo mam naprawdę słaby komentarz, tak mi się wydaje po prostu. Czyli tą armatą jest łódź. Śmiesznie nazwana armata jako łódź. Ciekawe, co będzie potrafiła. Albo jak wielki ogień będzie dawała nam. Może grecki ogień? Ty, to wygląda jak jakaś balista. Za to pokręt Borgów. Okej, mam spalić te maszty, tak? Dobra, już zaczynam opanowywać to sterowanie. Pięknie, statek zbity, ale widzę tu jeszcze trzy statki. Co śmieszne, zapaliłem trzy maszty i się spalił cały statek. Ale prawda jest taka, z takimi broniami to naprawdę mieliby problem przeciwnicy. Dobra, muszę tu jakby tak powiosłować, żeby dać radę zestrzelić te maszty. Bo co śmieszne, nie jest takie proste sterowanie. Dawaj, 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 dawaj! Pięknie, mamy kolejne trzy statki zbite.
czy ktoś jeszcze, a tu zaraz 30 żaglów, 40, 50. Albo jakiś super wielki statek, którego nie damy rady pokonać. Perdonatemi, Leonardo. Świetnie. Kolejna maszyna Leonardo została zniszczona. Zostało nam chyba jeszcze z dwie, tak mniemam. Zrobimy je pewnie jak najszybciej, żeby od razu ten jakby wątek fabularny skończyć. Ciekawe, czy zrobienie każdej misji daje nam jakiś item, który możemy zrobić. W ogóle ciekawie, fajnie, że mamy teraz tą pochwę i mamy cięższą broń. Na pewno potrzebujemy więcej asesynów. Co tutaj jest? Musimy szybko zacząć asesynów rekrutować. $16,000 w banku, dzięki. Strasznie dużo zużyliśmy tutaj bełtów na tej misji, to jak widzicie. Cała armia naszych ludzi. The liberation of Roma has begun. That was bravely done, signore. Grazie. Please, show me how to beat these tyrants. Oczywiście, że pokażę. O to mi chodzi właśnie. You'll be well satisfied. I know. Ja jestem zadowolony. Całe te pieniądze, które zarobiłem, musiałem zużyć na bełty. Co jest 3? Dobra, to mamy główną misję. Ja bym chciał jednak skończyć te Leonarda, wszystkie te rzeczy. Machina Leonarda kolejna. Jest aż tam. To przeskoczymy aż tam. Tylko czekaj, gdzie jest teraz punkt? To mnie bardziej ciekawi. Mamy skoczyć w tamto miejsce. Gdzieś tutaj powinien być dokładnie. Tutaj punkt. Punkt do teleportowania, dokładnie. Raczej do nasze tunele, nasze kanały. Kanały, przez które możemy się łatwo teleportować na drugą część mapy. Nie myślałem, że będę ich używał. Przyznanie, myślałem. Ale po co biegać w tych samych zakamarkach w kółku? Ja i tak serię długo prowadzę. Tak. Wydaje mi się, że ja ogólnie jako prowadzący człowiek prowadzę tą, w ogóle tą serię dłużej niż normalnie mógłbym. Widziałem, że niektórzy nawet 14-15 odcinków się wyrabiają z serią. A ja tutaj na 17 odcinku jestem przy bankierze, którego nie robię, bo robię sobie coś innego. Te dwie misje Leonarda obok siebie? Aha, jest jeszcze Leonardo po prostu. Okej. Macie kobiety. Odesz strzał będzie piękny. Pięknie zdjęci, aż. Pistolet, da, spadaj, dajcie mi porobić po swojemu. Ja chciałem po swojemu fajnie tak zdjąć ich wszystkich w jednym strzale. Dobra, dajmy tym ludziom misję. Biela zasyna. A mogę im zmieniać? O kurde.
Czarni asesynie, o tak, tak zrobimy, tak zrobimy. Oni będą bagiennymi herbami. Jezu, nawet tutaj mogę modyfikować swoje tutaj główienko. Nie wiedziałem, że mogę aż tak masterować tych ludzi. Dobra, możemy jeszcze dwóch zrekrutować, ale musimy ich powysłać na... Okej! Jakaś misja mi się zaliczyła tutaj. Czyli muszę ostrzec... Czekaj. Pełna synchronizacja. Okej, ja to mam gdzieś pełną synchronizację. Leżycie. Szczerze mógłbym to zrobić. Ale tego nie zrobiłem. Dobra, trzeba ich wysłać w ogóle na misję. Tu jest jeszcze do uratowania kolega. Ja chcę go uratować. Jest, mamy to. A asasyni są świetni. Liberation of Roma has begun. They have much to answer for. I owe you my life and will gladly dedicate it to this cause. Dziękuję wielce. No dobra, została misja Leonarda, kolejna. I to chyba będzie przedostatnia. Chyba, że to będzie ostatnia, kto wie. Potrzebujemy ich na misję wysłać. Trochę trudniejsza misja. Kurde, to jest ryzyko, znowu ryzyko, ja nie mogę ryzykować. Za 85 expa. Dobra, muszę jakby brać takie trudniejsze misje, żeby szybciej expić, nasi koledzy. Ciekawi mnie, czym są te misje trudniejsze. Zaprzyjaźnij się. Kilka językownych procentów tam mam, ale jednak myślę, że to więcej expa jest tego warte. No warte po prostu. Tutaj jest do naprawienia akwedukt. Czy mogę go naprawić? Tak, okej. Dawno niczego nie kupiłem, co jest nie w moim stylu. Ale że widzę, że dzięki temu woda leci. Ciekawe, czy ta woda jest potrzebna do czegoś. 8 ich jest, o kurde. Nie wiadomo, też zrobimy pewnie więcej, więc się opłaca. Kolejna maszyna. Ciekawe, czym te
co teraz nas zaskoczy? Opancerzony wóz, o kurde, to jest ciekawe. Okej, okay, to może być ciekawe. The invention is under guard, and I caged the spies. Those who attempted to steal from Cesare must be punished. Jesteśmy szybcy niczym burza. Dobra, chłopaki, tylko się nie odwróćcie. Dobra, udało nam się szybko. The device itself. I am not sure. But you need three people to work it. Come with me then. No. We captured three soldiers. They are in a cell across from the plant. They will help you. Bene. Aj, biedni ci konstruktorzy. Nic z tego nie mają. Nie tą broń, kurde. Kurde, no nie, źle to zrobiłem. Dobra, czyli czysta droga tutaj. No nie było szczerze problemu żadnego, żeby tutaj dojść. Uwolnij najemników, nie ma sprawy, uwolnimy ich, zrobimy to. Dobra, mamy to. Pięknie. Uwolnimy tutaj kolegów. Szkoda, że... Da Vinci's machine. Follow us. They have hidden the path, but we discovered the entrance. Get him!
Zapraszam, no, prowadźcie mnie. Trzech nas będzie, więc będziemy mogli w końcu sterować tą maszyną. Jeden ziomek uciekł. Nie ma tak. Nie uciekniesz. Chciałeś nas zabić, to zginąłeś. Zasady to zasady. His army prepares for a surprise assault on Sicilia. We will stop the attack. I co, to jest wejście do tej maszyny, czy to jest po prostu przejście tajne? We need to open that gate. I will find a way. Oczywiście. A co innego mogę zrobić? Znajdę wejście, jak zwykle. Siup. Jeszcze mogę wejść tam? Nie mogę, w ogóle co śmieszne. Otwieram wam bramę. I widzę skrzynkę, co jest śmieszne. Bo nie wiem, czy jeszcze widziałem gdzieś skrzynkę na Leonarda misjach. Oczywiście oprócz obrazów samych, gdzie tam były, ale to była w ogóle inna ścieżka. Pięćset florenów? Nie ma sprawy, ja zawsze przyjmę. A, i nie mogę, dopóki mi otworzy. Dobra. Trochę parkura nie zaszkodzi. Nie! Przyznam, że miałem takie 10%, że to zrobię. Że spierdzielę i skoczę w zły. Ale dobra, mamy skrzynkę. Nagroda pocieszenia zawsze jest. Przyjmuję. Kolejne 500. Dobra, nie jest źle. Tam muszę się chyba na chwilę zatrzymać po prostu. I przesunąć się trochę na prawo. Ciekawi jak ten... Ciekawi jak wygląda ta cała maszyna, jaki rozwałkę będziemy mogli zrobić z nią. Dobra, kolejne misje są zrobione. Cieszy mnie to, że są żołnierzami. Nie, nie skaczę, głupi nie jestem. Dobra, tam już doskoczę. Siupa. There you are. Finally. Zapraszam. Gdzie jest ta wielka maszyna? No, jak zwykle. Wiem, że tutaj widzę, raczej tutaj widzę, że mogę iść. Ale macie co fajnie, wszystko za was zrobię, tylko sobie musicie biec ze mną. Leonardo expects me to maneuver this. No instructions. Co to jest? Forward! Czy to jest taki jakby czołg, który miałby powstać? Kurde, jak czołg, nie? Taki nasz.
ale przyjemnie. To jest chyba najprzyjemniejsza maszyna z tych wszystkich. Trochę Rise of Nation, Rise of Legends mi się przypomina, te wszystkie bronie Vinci. Ale dostał przez głowę. Panie i panowie. Czy ich jest więcej, tych machin wojennych? Ciekawi mnie. Taktyczna kamera. Ja wolę z góry patrzeć. Jestem jakiś przyzwyczajony do takiej kamery niż do właśnie z pierwszej osoby. Ale fajna maszyna, szczerze. Ciekawsza od czołgów, bo może jechać w każdą stronę. Czy takie czołgi nie byłyby lepsze? Cholera wie. Razem mierzyły. Z takim czołgiem to wszystko zniszczysz. Ale może wysadzimy to? Hello? A, z armaty zwykłej. Okej. Dokładnie, ty, on myśli tak jak my. Ciekawe, czy sam konstruktor nie mógłby tego odnowić, wiedząc, jak to zrobił wcześniej. Sądzę, że mógłby. Czy to wszystkie machiny, czy jeszcze jakaś? Zaraz się przekonamy. Ezio, news has spread that all my inventions have been destroyed. The disarray allowed me to work on something just for you. What is this? A new device to drift slowly from any height. It is not as cumbersome as my flying machine. You can take it everywhere. Grazie, Leonardo. Czyli mamy wszystkie jego maszyny pokonane i dostaliśmy coś do szybowania. Co jest ciekawe, spadochron. Okej, to mi się przyda, znając moje umiejętności. No i co, kończymy ten odcinek tutaj. 40-minutowy. Cholera, jaki długi się zaczął, nie? Pójdę tylko do banku, wezmę pieniążki i możemy ruszać, czyli kończyć odcinek i w następnym polecimy dalej. Dostępne wspomnienie Krystyny. Dobra, to zrobimy w kolejnym odcinku, tak myślę. Jezu, banker, jak ty się dziwnie wyglądasz. Nie mogę, odłączony od sieci. Jakiej sieci? Dobra, dziękuję wam za oglądanie, do zobaczenia do kolejnych odcineczków i cześć!